Okej. Witam serdecznie na Połączowej Konferencji Piotrowej. Witam w zależności pana Łukasza Długiewskiego oraz Damiana Bliskiego. Panie Zelerze, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. My bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo sytuacja w tabeli puszkowa może nie jest za wesoła, ale to jest zespół, który jest bardzo groźny, szczególnie na swojej sali. I się pokazali w pierwszej kwarcie, wszystko trafiali, zdobyli 32 oczka. Każdy rzut, nawet przez ręce, był skuteczny, także musieliśmy w przerwie powiedzieć sobie, że musimy zacząć bronić przede wszystkim, żeby tutaj wygrać. I mój zespół w drugiej połowie stracił 29 punktów, także gratulacje dla chłopaków, bo pokazali w drugiej połowie wielki charakter. I mimo naszych problemów zdrowotnych, które mamy w ostatnich tygodniach, to naprawdę pokazujemy wielki charakter, zaangażowanie i dzięki temu odnosimy kolejne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie. Pamiętam, jak Wiktorek powiedział, cieszymy się z tego zwycięstwa. To ciężki teren, zawsze tutaj ciężko się gra. No tak naprawdę wracamy teraz na mecze domowe. Mamy łańcuch przed sobą, przygotowujemy się do tego meczu. Tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytania. Witam trenera pana Michała Spychałę oraz trenera Kamińskiego. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Przegraliśmy to w swoim stylu, bym powiedział, bo fajne granie i chwilowe takie zawieszenie. Mam wielką pretensję o brak koncentracji. Tam zaczęło się od zbiórki za straty, bądź odwrotnie. Natomiast no niestety, takie rzeczy nas rozbijają. Zespół, który ma na tym zwycięstwo mało i który trochę nam przegrywał w podobnych sytuacjach. No po prostu się z sekundy na sekundę rozsypał. No, tragiczna trzecia kwarta, tragiczna ze skutecznością, ale trzeba było zrobić więcej, myślę, u siebie. No, fenomenalny Krzysztof Jakubczyk, którego tutaj mogę mieć jakieś pretensje, ale akurat dużo też akcji było takich, gdzie no, myślę, że były nie do obrony. Gratulacje do Wałbrzycha. Mieliśmy swoją szansę, mieliśmy okazję, graliśmy niezłe spotkanie, natomiast to zawieszenie nas nie pierwszy raz dużo kosztuje. No ale cóż, no, kluczowa dla nas jest końcówka teraz rundy i będziemy się szykowali do tamtych spotkań. Teraz mamy jeszcze ciężką kotwicę Kołobrzeg, więc no, bardzo, bardzo potrzebuję takiego mentalnego, powiedział, może nie spokoju, ale takiego opanowania, żeby te rzeczy, które robimy źle, żebyśmy się nauczyli je przełamywać, a nie żeby nas dobiły. Tyle się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Kamiński. Ja mogę tak naprawdę potwierdzić wszystko to, co wcześniej powiedział. Kluczowa trzecia kwarta, gdzie my nie trafiliśmy otwartych rzutów i daliśmy się rozpędzić drużynie z Górnika Wałbrzych. To zadecydowało. Tak samo po statystykach patrząc, 17 strat, Górnik 7 i to, przepraszam, 4. Stąd to też taka dysproporcja, daliśmy się rozpędzić drużynie, a jest dużo klasowych zawodników w tej drużynie z Wałbrzycha i gdzieś w pierwszej połowie graliśmy w miarę dobre zawody, byliśmy na prowadzeniu, ale za dużo błędów po prostu wynikających z naszej gry, bo możliwość rozpędzenia się w drużynie z Wałbrzycha i niestety znowu przegrywamy. Ja dodam tylko, że my na te, powiedzmy, obronę Górnika szykowaliśmy się przez cały tydzień. Powiem szczerze, myślę, że tego pressingu było nawet mniej niż ja się spodziewałem, a straty, tym gorzej, że jest ich tyle, bo nie wynikały z takiego pressingu, jak z jakiego Górnik jest znany, a po prostu z naszej takiej nonszalancji, niechlujstwa w wielu rzeczach i to nikogo nas kosztowało. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo.